Rychel drugi, Piotr Żyła na trzecim miejscu i za chwilę ci dwaj dominatorzy pierwszej serii. 1/10 punktu zaledwie Eisen Bichler wyprzedza Piotra Żyłę. No ale teraz popatrzmy, Jewgenij Klimow już zajął miejsce na belce startowej, zwycięzca ubiegłorocznego letniego cyklu Grand Prix. Choć nie przyjechał wówczas do Wisły, zaczął dopiero starty od Winterzarten. Wystarczyło mu jednak, aby zdobyć ponad 500 punktów. No i teraz drugi skok Rosjanina. Czy to będzie 128,5 metra? No gdzieś chyba w tej odległości, może nieco bliżej. A zatem jest szansa, że Dawid Kubacki pozostanie liderem. To nie był dobry skok w wykonaniu Rosjanina, przynajmniej tak dobry, aby tutaj utrzymać tę pozycję, którą zajmował po pierwszym skoku. Chociaż nie miał sprzyjających warunków, tylko 300 metra na sekundę pod narty, ale odległość 124,5 metra. Dawid Kubacki 131 w nieznacznie lepszych warunkach. Lepsze teraz noty otrzymał Klimow, ale jest drugi. 266,8 punktu, a zatem Dawid Kubacki dzisiaj co najmniej na drugim miejscu.